No i niezbyt długo lechiści byli liderem Ekstraklasy, bo jakoś przez około 2 lub 3 godziny Lech Poznań zwycięża dziś z piasem Gliwice 1 do 0. Po golu żało Amarala w 55. minucie. I ostatecznie przerywa swoją ostatnią dwumeczową niemoc. No ale samo dzisiejsze spotkanie, lekko mówiąc, nie zachwycało. Jednak na plus dla kolejorza, że głównie ze względu na swojego mocno. Bardzo mocno cofniętego rywala. Pierwsza połowa można powiedzieć, że po prostu się odbyła. Z najciekawszych sytuacji odnotowałem chyba strzał w boczną siatkę Jakuba Kamińskiego, bardzo nieudaną przewrotkę Torilla oraz słusznie nieuznany gol Patryka Sokołowskiego zaraz przed przerwą. Najciekawszym fragmentem tych zawodów był chyba początek drugiej odsłony, co w mojej ocenie było głównie spowodowane wejściem na boisko Baloły, który mam wrażenie wprowadził nieco ożywienia. Zresztą to on zapoczątkował jedyną akcję bramkową tego meczu, który wykorzystał. Dzisiaj chyba najlepiej ofensywnie grający piłkarz tego spotkania, czyli. Jao Amaral, po świetnym dograniu OK grającego dzisiaj Pereiry, po stronie Lecha, w mojej ocenie całkiem ambitnie grał dzisiaj również Jakub Kamiński i Lech ostatecznie znacząco dominował nad swoim rywalem, mimo wszystko nie forsując tempa, przez co sam odbiór całego tego spotkania w mojej ocenie jest dość nużący, ale równocześnie uważam, że nawet takie zwycięstwo Lechitów sprawiał, że poczują się pewniej przed zbliżającymi się następnymi meczami. Natomiast z drugiej strony bardzo mocno zastanawia mnie dzisiejsza postawa zespołu gości. Piazgli w mojej ocenie wyszedł dzisiaj na to spotkanie zbyt defensywnie, bo od początku na boisku w składzie piasta pojawiło się aż pięciu obrońców, i to zmieniło się dopiero w 80. minucie, co skutkowało łącznie trzema strzałami na bramkę, z czego zero było w bramkę. Zero. I to, to nie jest muka, choć mogłaby być. A zastanawia mnie to dlatego, że przecież zespół piasta Gliwice to nie jest zespół z dołu tabeli, który panicznie broni się przed utrzymaniem broni się przed spadkiem, przepraszam. A jest to drużyna, która w tym sezonie zagrała naprawdę kilka niezłych spotkań. A jeszcze więcej w poprzednich sezonach. I to w praktycznie bardzo podobnym składzie. No i tak podsumowując, nie będę ukrywał, że nieco się dzisiaj zawiodłem na zespole Gliwiczan, bo znacznie więcej obiecywałem sobie od tego meczu. Co nie zmienia oczywiście faktu, że po tym starciu Lech Poznań wraca na pozycję lidera, przeskakując Lechie Gdańsk o dwa punkty, a Gliwicki Klub Sportowy zajmuje po tym meczu dziesiątą lokatę z 18 oczkami. Tymczasem ja ja Wam dziękuję za uwagę i dzisiaj film bez pożegnania.